Cześć, dzisiaj postanowiłam zabrać Was ze mną do przymierzalni, do H&M-u. Jak widzicie, jestem od stóp do głów praktycznie ubrana ich ubrania. Mam na sobie taki fajny, taką bluzkę luźną, trochę oversize, mimo tego, że to jest SK. To wydaje mi się to oversize. Bardzo, bardzo fajne ubranie. Wszystko jest w takich nitach, ćwiekach złotych, bo ostatnio ten styl bardzo mi się podoba. Chciałam Wam pokazać kilka moich propozycji, co ja bym kupiła i nad czym właśnie się zastanawiam, żeby kupić sobie teraz na wiosnę. Tutaj mamy taką torbę, bardzo fajną, bardzo, bardzo pakowną, z takimi płaskimi nitami. One są teraz też bardzo modne. Zauważyłam, że wszędzie one są. Na różnych pokazach, u projektantów, przede wszystkim u Michaela Korsa. Są spodnie z takimi samymi. Mamy również krótką spódniczkę. To jest bardzo fajna propozycja dla zgrabnych i szczupłych dziewczyn. Mamy taką koszulę z długim rękawem. Coś na chłodniejsze dni, ale jest naprawdę bardzo fajna też. Ma bardzo fajny, taki miły w dotyku materiał. Nie będę Wam mówić cen, dlatego, bo ceny w Polsce są inne. Do tego jest taka sukienka z bardzo dużym wycięciem z tyłu. Fajnie się prezentuje, może przymierzę ją. I jest jeszcze taka bardzo fajna bluzeczka, zapinana na guziki. Na dole macie moją torebkę, właśnie od Michaela. I znalazłam sobie bardzo podobny model tutaj w H&M-ie. Podobnie wykonany, też ma takie nity. Moja jest co prawda z innymi, jest mięciutka. No a tutaj widać, że to nie jest prawdziwa skóra, ale jest bardzo fajna. Dodatkowo mają jeszcze w ofercie takie bransoletki. Też bardzo, bardzo fajne. Chyba je sobie od razu kupię. No i takie okulary. Identyczne w swojej kolekcji, a teraz na wiosnę, lato. Ma właśnie Michael Kors. Tylko, że jego są... Nawet nie wiem, ile one kosztują, jego są pewnie 20 razy droższe. Mam nadzieję, że moje propozycje Wam się podobają. Ja zaraz zaczynam to wszystko przymierzać. No i będę się zastanawiała nad zakupami. A jeszcze zapomniałam Wam pokazać, jest taka torebunia. Też z nitami, bardzo, bardzo fajna. I bardzo tania. One kosztuje 19 franków, więc mniej niż 100 zł. Napiszcie mi koniecznie, co Wy byście kupiły i co Waszym zdaniem jest najfajniejsze. Może zasugeruję się jakimiś podpowiedziami i sobie coś jeszcze dokupię. Ale na razie pozdrawiam Was wszystkie bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.